Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj u kolegi Sebastiana Ostolnickiego gościmy, gdyż chcemy zaprezentować te produkty, o których tutaj mówiliśmy, kiedy dwa tygodnie temu przyjmował akurat gołębie od Reinharda Miła, tam jeszcze był Tadeusz Klein z nim. Oni nam akurat wtedy przywieźli te produkty, dostarczyli, a są to produkty firmy GPS. Firma ta ma w swojej ofercie ile? 12 produktów, tak? Około 12. I na podstawie tych produktów Sebastian stworzył, pokażmy tam, przetłumaczony taki na polski, no może nie tyle co stworzył, a przetłumaczył program, jak suplementować te gołębie za pomocą tych 12 produktów na loty, w zależności od jaki będziemy mieli dystans do przelecenia. Znaczy może nie my, tylko nasze gołębie. Teraz właśnie chcemy zaprezentować może te produkty. Sebastian nam troszeczkę coś o nich powie, a jak je dokładnie stosować, czy w poszczególne dni, to mamy po to ten właśnie plan stworzony. I co ciekawe, w tym planie to jest tak zrobione, że, bo to są firma holenderska, Holenderska. I oni mają takie coś, że mają, co jest dziwne, w Niemczech czy w Belgii, są loty właśnie od 800 do 1200 km. Proszę bardzo. Może po kolei, jeżeli chodzi o ich produkty. Tutaj takim podstawowym produktem, elektrolitem, który tutaj jest w tym programie, to jest GP-Sol. To jest elektrolit, który dajemy... GP-Sol 500, tak? GP-Sol 500, który dajemy bezpośrednio po przylocie gołębi, 15 ml na litr wody. A ile jest opakowanie teraz to? Półlitrowa. Półlitrowa, bo są też w litrowych, ale no na tą chwilę nie mam. Po przylocie na regenerację wątroby i nerek, tutaj jest metiohol, taki tam odpowiednik sedoholu coś takiego, na regenerację wątroby i nerek. I to podajemy już wieczorem po przylocie na karmę razem z Entero Extra. Tu są żywe kultury bakterii między innymi. I to razem mieszamy te dwa preparaty. Ten metiohol, on jest w opakowaniu 1 litr? Tak? Litrowy tylko. Tylko litrowy. A ten GPS, jak to się nazywał ten produkt? Poczekaj. Entero Extra. Entero Extra to jest po prostu proszek, tak? Tak, tak. Proszek, on jest w opakowaniu ile kilogramowe to jest? 600 gramów. 600 gramów, tak? Ile się nie mylę. Podaje się to na karmę? Tak, na karmę. Tutaj na karmę, nie? Razem. Karmy zwilżamy metiocholem i Entero Extra. Czyli to są te trzy produkty, które stosujemy powiedzmy wtedy na odbudowę gołębi, tak? Na odbudowę. Na odbudowę. Czyli mamy, przypomnijmy, GPS Sol 500, Entero Extra 500 i teraz metiochol, tak? Dalej, jeżeli chodzi o uciążliwości lotu czy od odległości, możemy ten produkt jeszcze raz, te dwa produkty podać w poniedziałek. A jak jest lot mniej wymagający, to już w poniedziałek podajemy tylko tą herbatę. Herbata się nazywa Herba 1000. Może powiem pokrótce, co zawiera ta herbata, bo pokażmy się jest, ten katalog, z którego korzystasz tak, od razu. Tak, tak, tutaj jest przetłumaczony na polski przede wszystkim. Pokażmy go tutaj do przodu, tak? O, jest w języku polskim. W katalogu też jest? Nie, w katalogu jest, nie, ale nie jest przetłumaczone. No to właśnie mówię. Także ta herbata, co zawiera ta herbata? Przede wszystkim, jak każda herbata, ma zwiększyć odporność i przywrócić gołębie do zdrowia po wysiłku. Jest naturalnym produktem, w skład którego wchodzi m.in. ekstrakty ziół jak żeńszeń, echinacea, liść czarnej jagody, kora wierzby, arcydzięgiel, cynamon, szafran. Są również tutaj naturalne kwasy organiczne, sok z czarnej jagody, algi, multiwitaminy, minerały, pierwiastki śladowe, glukoza, zawiera również jod. Czyli widzimy, bo to jest, żebyśmy taki... dobrze zrobili, bo z reguły herbaty występują w postaci sproszkowanej, u nas tak się stosuje, natomiast tutaj mamy tu jest taka gotowa herbata, gotowa esencja. Tak esencja. Jak się to stosuje, to jakie jest zalecane dawkowanie? Dawkowanie, jedna zakrętka na 1 litr wody. Czyli jak mamy 5 litrów, to 5 takich jest zakrętek. bardzo wydajne. To co, chodzi o te zakrętki, czy chodzi o te dozowniczki? Tutaj ta zakrętka. Ta zakrętka. Dobrze. Jest naprawdę to produkt bardzo wydajny. To jest opakowanie litrowe. No i bardzo skondensowany, tak? Jak tutaj czytałem, jest o bardzo bogatym składzie. Nie? Mhm. W poniedziałek też można oczyścić gołębie nosy, czyli udrożnić górne drogi oddechowe i udrażniamy to przy pomocy tych jak się white te kropy drops, nazywają? White drops. Mhm. To są naturalne olejki eteryczne. To odpowiednik tam innych firm. I to się jak podaje? Bezpośrednio do nosa. Trzeba ten nos przytrzymać trochę. Praktycznie powinny, jak jest gąb zaszlimiony, czy jakby te
zawalone te główne drogi, to powinny aż łzy iść temu gołębiowi, nie? Który jest w ten sposób. Ja teraz po locie robiłem też kilku gołębią, co mi się tam spóźniły trochę, ale miały drożne te górne drogi, także nawet te łzy, co ciekawe, nie poszły. Nie? Mhm. Jeżeli chodzi o kolejny dzień przygotowania gołębi, to już tutaj podajemy rano we wtorek witaminę. To jest taka skondensowana witamina. Jedna zakrętka również na... Że produkt się nazywa Fit 20. Też jest płynem. Tak, tak. Jedna zakrętka na 1 litr wody. Czyli tak samo jak w herbata tak, 1000. Tak, tak. We wtorek już, co ciekawe, przygotowujemy, bo gołębie, wyrabiamy im kondycję. Nie? Dalej to jest odbudowa i tu jest taki produkt złożony, który zawiera białko, Protigist, czyli proteiny. Jest 500. I to podajemy we wtorek i w środę. Razem tutaj z produktem Kalium Diod 500, który zawiera wapń i jod. To jest preparat jodowy, nie? Jod, żelazo, kalium. Także tutaj stosujemy to po prostu też, tym zwilżamy karmę. Ja to tak robię, że tą zakrętkę po prostu do większego pojemniczka, troszkę wody, wtedy to na karmę i posypuję tym białkiem. To białko może jeszcze pokażę, bo tutaj otwarte jest mniej więcej taką, taka coś jest, fajna duża łyżka, taka łyżka jest poręczna. Przede wszystkim dużo, to jest duży pojemnik. I opakowanie ile zawiera, to już masz otwarte, korzystałeś z tego, tak? Opakowanie korzystam z tego. Około kilograma tu jest, nie? Jest, nie wiem. A dawkowanie tego jest jakie? Łyżka na kilo karmy, nie? Na kilogram karmy. Mhm. Można mniej, to zależy, wiadomo, jak te gołębie są. To jest preparat taki wycieńczone. Teraz akurat, my akurat mieliśmy loty ciężkie, można powiedzieć, i teraz to naprawdę zdaje egzamin. Tak. No i drożdże są piwowarskie i preparaty ogólnie na odbudowę. Aminokwasy, witaminy, kompleks witamin z B. Także kolejny dzień, to jakby w środę, to możemy to powtórzyć. Również ten zestaw, nie? W czwartek przy lotach krótkich podajemy samą herbatę, tą 1000, a jeżeli chodzi już o loty dłuższe, czyli tam ponad 500 km, już włączamy produkt tutaj Carboload. Tu, ten produkt z kolei zawiera karnitynę i kreatynę i ten produkt łączymy z Oregano 500. To jest olejek z oregano, tak, taki tak. Wyciąg, tak? Ale też, bo ja porównywałem to z innych firm z olejkami, ma zupełnie jakby inny zapach i podejrzewam, że trochę też inny skład, nie? Bo też próbowałem, czy to nie są jakieś tam podróbki, czy naśladownictwo jakichś innych firm, ale naprawdę to są inne składy. Może akurat preparat, tutaj ten sedohol, to podejrzewam, że metiohol. Się wiele nie różni, metiohol tutaj w tym przypadku, ale te inne pozostałe, o i tu jest produkt ten Carboload. Loa, to jest karnityna i kreatyna w tym preparacie, taką konsystencję ma. To jest czwartek i piątek, zależy od odległości. Także w dzień koszowania tutaj są te czarne krople, które możemy tutaj zakroplić gołębie. Ale ja to też umiem na tutaj na samcach, tak? Próbuję im do oka. Po jednej kropli do oka. To są dwa oczy. Dwoje oczu naraz? No, chodzi o to, do jednego oka i do drugiego. Tak. I to czyli też są na bazie olejków eterycznych, wiadomo, to zabezpiecza bardziej, szczególnie jak są teraz loty pod wiatr. Nie? I został nam ostatni produkt, widzę. Tu jest taki produkt, to jest tutaj na tak zwaną chorobę młodych, Colikill. 500. To jest ten produkt, zalecają podawać co najmniej dwa razy w tygodniu. I to zabezpiecza gołębie jakby. Ale młode, o młodych gołębiach? Tak, o młodych gołębiach. A co to jest dorzucone tam, ta gumka z tym? Tu wiadomo, każda woda, zależy od ujęcia, ma różne pH. I tutaj możemy za pomocą tego krótkiego sobie zmierzyć. Określić stopień. Zalecają tutaj 5 ml na 2 litry wody. No, ja zalecam najpierw wymieszać, później sprawdzić, wiadomo, po kilku minutach sprawdzić, sprawdzimy, czy jaki jest stopień zakwaszenia wody niejako, czy jest bardziej zasadowa, czy kwasowa. I tam jest jak tak więcej, od 4,2 do 4,6. Nie? Czyli jak jest bardziej zasadowa, to mniej go stosujemy, czy więcej? Jak to jest?
No to po prostu tymczasem tu jest no tak, to wzornik dobrze. Kolorów i po prostu musimy tym sobie sprawdzić. Nie? Dobrze. I do tego dobrać dawkę. I dawka tego jest jaka ta zalecana? Jeszcze raz przypomnijmy. 5 ml na 2 litry wody. Przy zasadowości 0 pH, czy ile? 4,2. Tyle powinno być, nie? Dobrze. No, oprócz tutaj, jak przedstawiłem, tutaj ten program lotowy, tu jest, wiadomo, zależy od odległości. Te preparaty stosujemy, no, tu i jest też program na loty gołębi młodych, nie? Tutaj jest może mniej tych, na przykład ten karbo z oreganu podaję tylko w jednym dniu, piątek, już nie podajemy w czwartek. Ten plan, to wszystko zależy. Na dystansy masz na stronie internetowej u siebie? Tak, to będzie też na stronie, tam do golebnika.pl. Możemy sobie tam wejść, poza pobrać. Tym, no każdy, kto zamówi te produkty, to dostanie taką gazetkę. I mamy też katalog, bo powiedzmy kto właśnie zamówi w ogóle produkty powyżej 300 zł, to ma wysyłkę gratis. Także ceny myślę tutaj, bo każdy jest zainteresowany cenami, to krople na przykład kosztują 46 zł. Taki, te duże drożdże, te duże białko plus drożdże białko kosztuje 83 zł, także duża puszka, myślę, że wydajna. Podejrzewam, że na przykład tego, ten produkt to komuś starczy co najmniej na 2-3 lata, nie? Bo daty ważności też są dosyć długie, nawet do 2020, także nawet jak ktoś nie zużyje, to wykorzysta w przyszłym sezonie. Ważne, żeby to w dobrych warunkach przechowywać. Nie? Tutaj ten, na początku ten produkt, który omawialiśmy, elektrolit, w jakiej cenie on jest? Elektrolit kosztuje 67 zł. To opakowanie, litrowe, tak? Nie? Dobrze. I wydajność taka jego jest, jeszcze raz przypomnijmy, dawkowanie? 15 ml na litr wody. Czyli ten taki dozowniczek, który mamy u góry, musimy 15 ml odmierzyć. Myślę, że ta herbata też jest bardzo wydajna, bo wystarczy jedna zakrętka, herbata kosztuje, no herbata jest trochę droższa, bo kosztuje 102 zł, nie? No ale porównywalnie z innych firm, to taka dobra herbata to tyle kosztuje, nie? Tutaj produkty firmy GPS, o tyle to jest ważne, są też, że tak powiem, sami oni używają, bo hodowcy, którzy są właściciele, którzy są hodowcami, lotują przede wszystkim. Właśnie, o to chodzi, pokażmy jeszcze, oni wydają też ten katalog, pokaż z tyłu ten katalog z gołębiami. To jest coś takiego, jak mamy tutaj Pipa wydaje, czy w Polsce Top Golebie. No pokaż go tu do kamery, bo zobaczmy. Tutaj są te produkty tej firmy. No produkty mamy między innymi tej firmy, bo to mówię, ta firma nie jest znana, jest na rynku polskim, ale między innymi Jan Heusmans, Peter Hemstra, to jest właśnie Team GPS, Ip Hemstra i Lex de Jong, tutaj Elzinga, no to takie Wettering, no, na zachodzie znani hodowcy. Pokażmy jeszcze w środku, jak te gołębie wyglądają, bo to jest główny katalog poświęcony pierwszą gołębiem. Edycję. Tutaj o tym Peter Wenstra. Naprawdę super wydanie. O, także taki katalog też, tutaj ktoś to zamówi, produkty otrzyma chyba, bo tych katalogów to jest pierwsza masz. Edycja tego katalogu. Dobrze. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi produktami. Właśnie zobaczmy, co jest ważne. Tych produktów nie jest dużo, bo tu jest chyba 2, 4, 6, 8, 10, 11 czy 12. Właśnie 12 ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę, bo takie dwie ważne kwestie. Bo to też zależy, tutaj my omówiliśmy, jak podawać te, ale oni tutaj na dwie ważne kwestie zwrócili uwagę. Przede wszystkim te programy są funkcjonalne, jeśli gołębie mają wystarczająco dużo treningu. Czyli muszą trenować koło gołębnika. Na przykład podaję białko, gołębie muszą po prostu godzinę latać. Nie? Tak samo przy ich systemie karmienia. Oni karmią na początku tygodnia pokarm bogaty w białko. Zaś na koniec tygodnia w tłuszcze. Czyli nie możemy na przykład inaczej karmić, stosując się do tego programu. I takie można powiedzieć, takie uzupełnienie do tego programu. Nie? Także tutaj mam to wszystko przetłumaczone. Myślę, że bardzo czytelnie. Jest tutaj rano, wieczór, co do wody dodać, co do karmy. Także myślę, że to wszystko jest bardzo prosto. A co ciekawe, właśnie tych produktów jest, jak wspomniałem, tylko 12 i 12 właśnie, także hodowcy są w stanie się nauczyć, że tak powiem, i nie masz takiego problemu, co dobrać, jeżeli mamy tych produktów kilkadziesiąt do dyspozycji. Także tutaj zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi produktami. Na razie dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.